Ilość w jakość. Wszystko nam rośnie, wszystko się zmienia. Osiągi coraz bardziej podniebne. Tutaj badania, tam doświadczenia. Tylko czy aby wszystkie potrzebne? Na przykład Józef Maria Wybzdyczaj zdoktoryzował się, był w cichości, bo Andrzejkowy opisał zwyczaj wraz z laniem wosku i z laniem gości. Od docent Dreptak na seminarium wraz z asystentem Janem Panicznym dręczyli rybę 5 lat w akwarium, prądem tresując ją elektrycznym i doświadczenia robiąc najdziksze. A teraz dumą ich to nastraja, że biedna ryba siada na ikrze, jak jaka głupia kura na jajach. Jedni się trudzą, inni im płacą. Prądu wychodzi ilość nie zgorsza, a ja się pytam, komu to na co, że mamy kwokę z samicy dorsza. Są wprawdzie pewne uzasadnienia. Dreptak dowodzi mi w sposób gładki, że po 15 latach siedzenia rybie wyrosnąć mogą pośladki, że w jej potomstwie się to utrwali, że dzień taki jest już bliziutko, kiedy będziemy w knajpie wołali: proszę 0,5 litra i rybie łódko. Ale niestety dziś w czasie tarła ta ryba widać spryciara duża, bez zdania racji wzięła i zmarła, zanim wyrosła jej pupa kurza. A to li Dreptak nasz nie rozpacza i dalej kroczy swą słuszną drogą. Właśnie dorwawszy gdzieś szopa pracza, wsadził draniowi grzałkę pod ogon. Teraz go śledzi, mierzy słów miarką, eksperymenty różne wyczynia. Co z tego będzie? Praczka z suszarką? A jak szop zdechnie, to będzie świnia.